Witam serdecznie. W nawiązaniu do ostatniego filmu, czyli naprawy TC1, Krzysztof się odezwał i polecił przemierzyć wszystkie elementy, co zrobiłem, i zwrócił uwagę na element DZ2. Układ jest opisany jako .V05. No i to jest mostek z diod Zenera. Przynajmniej tak mi to wygląda na tym rysunku, bo troszeczkę nie jest do końca czytelny. Ale tutaj na pewno są jakieś diody. No i mi się coś tutaj na tym trzecim pinie dzieje nie tak, który jest podłączony do jedynki albo dwójki, bo te dwa gniazda były wykorzystane i właśnie na tym mam inny pomiar. I później ten pomiar mi się ukazuje na VCC, który jest na układzie. Więc w tej części po prostu usuniemy sobie ten mosteczek i zobaczymy, czy urządzenie wstanie. A więc zaczynamy. Jak to się mówi, mam mniej więcej koncepcję, jak to zrobić, ale nie wiem, czy to tak wyjdzie, jakbym chciał, z racji, że no, jadę lutownicą. Choć mnie tak kusi zrobić jeszcze jedną rzecz, zanim zaczniemy na dobre. Ja tutaj mam moje ulubione żabulce. Tylko że teraz dopiero podjąłem decyzję, że to chyba tak zrobimy, bo boję się, że usmażę układ. Czyli sobie zrobimy taki a la doziom. Czyli weźmiemy sobie żabulca i sobie go damy do masy. Czyli teoretycznie jest to doziemione. Czyli nie powinno się nic tutaj konkretniejszego dziać. Zrobimy to w ten sposób, że nawrzucam tutaj cynę z jednej strony i z drugiej. I teraz sobie wezmę moją pincetę ulubioną i będę próbował to jakoś grzać i odsuwać. Już mi prawie poszło, tylko nie chcę też płytki uszkodzić. Już prawie, o, jest. No i poszło. Mam nadzieję, że nie wyjarałem płytki, ale to się zaraz dowiemy. Sobie to pościągam. Zaraz podłączymy baterię i zobaczymy, co będzie dalej. Czas start. No i dobrze, mam przygotowaną baterię, mostek i diodę. Zaraz wytłumaczę, co jest. A i mam zdemontowany element. Go wyczyściłem. Okej, zobaczmy, co się będzie działo. Okej, uruchamia się i teraz przynajmniej dobrze pokazuje baterię i nie wali żadnych kocopołów. Więc można powiedzieć, że jest dużo, dużo lepiej. Jedynie czy coś nie będzie się działo. Pokazuje jakieś napięcie między pierwszym a trzecim pinem. Cynę mam dobrze ściągniętą, więc coś jest nie tak. Zrobimy sobie takie coś, że zaraz się wyłączy. I wyczytałem w instrukcji, którą dostałem od Krzysztofa, że się robi tak zwane kalibracje, jak się podłączy te trzy nóżki do pina 1, 2 i 3. Tylko tak powiem szczerze, fajnie to w instrukcji pisze, ale nie umie się tu. Ok. 1, 3 i 2. Dobra. Spróbujemy sobie zrobić kalibrację. O ile dobrze przeczytałem, bo naprawdę tak przeleciałem przez tą instrukcję. Nie wiem, czy powinno coś jeszcze zrobić, bo tak z grubsza przeleciałem tylko to. Czy nie powinno się urządzenie wykalibrować? No, nic się nie stało, zaś to samo pokazuje. Zaraz spróbujemy właśnie diodę wrzucić i będziemy wiedzieć coś więcej. Ewentualnie wrócę do instrukcji i jeszcze raz ją porządnie przeczytam. Jak to się robi, bo może coś trzeba przytrzymać dłużej albo coś. I będziemy wiedzieć, o co kaman. Dobra. I wrzucimy sobie diodę.
Bateria. Ta bateria jest naprawdę słaba, więc niestety tak napięcie wygląda. Dalej jest to samo. Czyli gdzieś coś jeszcze może być nie tak, więc chyba się skończy tym, że będę musiał wszystko przemierzyć. No już bateria jest prawie wydojona. No, niestety to chwileczkę trwa wszystko, no ale urządzenie na tyle wstało. No i dalej mamy między którymś pinem jest przebicie, więc czeka mnie dalszy ciąg szukania. Teraz jeszcze raz wszystko będę mierzył i może coś wyjdzie, albo nie. Oby, żeby wyszło, że jeszcze jakiś mały element jest uszkodzony niż jakieś wejścia na układzie, bo jak coś będzie na atmelu uszkodzone, no to praktycznie całe urządzenie jest do bani. Mam jedyną nadzieję, że jeszcze może być, że ta dioda jest uszkodzona, czyli ZD1, bo ZD2 było uszkodzone z jednej strony. Mam nadzieję, że to jest uszkodzone. Spróbujemy na żywca. A jak coś, to nie będę zanudzał i będę sobie to mierzył już tam później. Czyli tak, tak w tą stronę powinno być, tylko sedamy na diodę. Tak, żebyście widzieli. No, coś jest chyba nie tak, bo powinno tylko pokazywać w jedną stronę. Może, że któryś jeszcze z tych elementów tutaj robi jakieś jazdy. Muszę wrócić do schematu i sprawdzić, co jeszcze jest podłączone pod tą ścieżkę. I może się dowiemy coś więcej, może, że coś jest tu uszkodzone, ale nie powinno być tutaj takiego czegoś, że dioda... Dobra, w tą stronę jest ok, bo w tą ma iść, ale tu już tak to nie powinno być. Może, że sobie to na szybko zrobimy. Taki lekki spontan, tylko ja sobie napiszę 6Y8A. W którą stronę to było? I może spróbujemy to jeszcze raz odlutować. Tylko, że jak to się mówi... Jak to ja... Był pomysł tylko zrobić jedną część, ale jak to się mówi, idziemy za ciosem. Robimy więcej rzeczy na raz, jak to na takim prawie że live'ie. Tylko, że jeszcze jakby to chciało grzać. Odlutujemy sobie teraz tą diodę. Po prostu muszę dodać po prostu cyny. Z racji, że... No, robię to nie takim narzędziem, jakim powinienem, bo to powinno być robione... kompletniejszymi narzędziami. Ale jak to się mówi, nie takie rzeczy się już odlutowywało zwykłą lutownicą. Ok, pyk, przeciąć cynę, poszło. Tylko, że trzeba delikatnie, bo można urwać ścieżki. Ok, zmierzymy sobie teraz diodę prosto po demontażu. Mam nadzieję, że będzie widać cokolwiek. Niestety jakoś zdjęć z tego urządzenia dupy nie urwie, jak to się mówi. Okay, w tą stronę jest pełny opór. Obrócimy sobie. No tak, pomiar takich małych elementów jest naprawdę problematyczny. 560, obracamy. 60 przy minusie jest ok, czyli dioda prawdopodobnie jest ok,
Czyli gdzieś coś innego musi walić do masy. Tu mamy masę prawdopodobnie. A tu mamy owód i tu mamy te 800. Czyli jeszcze coś tutaj jest na rzeczy. Teoretycznie tą diodę bym mógł wlutować z powrotem i spróbować coś szukać dalej. Ten element raczej jest ok. Jeszcze poza kamerą jeszcze 3 razy sprawdzę i ewentualnie go wlutuję z powrotem. To dobra. Dzięki, na razie.